Cześć Wam. Dzisiaj będzie taki filmik na temat takich urządzeń Bluetooth kupionych na AliExpressie. Cena jest bardzo mała, także nie ma żadnej jakiejś tam tragedii. Jedynie czas oczekiwania, wiadomo, jeżeli chodzi o AliExpressa. Chociaż czasami dochodzi i tak bardzo szybko. I pokażę Wam, jakie ja sobie kupiłem dwa urządzenia Bluetooth. Z myślą kupowałem je po to, żeby sobie podłączyć słuchawki i na przykład gdzieś sobie chodzić tylko w samych słuchawkach, telefon sobie leży gdzieś tam podłączony do zasilania i muzyka z telefonu idzie na słuchawki. Pierwszym jakim takim urządzeniem, które było, ja wam pokażę, przełączę się teraz na Firefoxa, jakie kupiłem na AliExpressie, to był właśnie ten taki nadajnik. Tutaj jest wszystko opisane, jaki ma zasięg, wszystko ładnie, pięknie. Ma mikrofon, jacka 3,5 mm, diodę i port ładowania. Tym to się różni to urządzenie od drugiego, które wam za chwilę pokażę, że właśnie ma w sobie malutki akumulatorek. Dzięki temu po naładowaniu możemy sobie to włożyć do kieszeni i będzie działało elegancko, fajnie. Nie pamiętam czasu już, ile wytrzymuje na tym akumulatorku, bo go praktycznie nie używam, a zaraz wam powiem, dlaczego go nie używam. Ok, to było pierwsze, na jakie się skusiłem. Tutaj piszę, że ma niby 5.0 wersji tego Bluetooth. Super fajnie. Jednak co, w specyfikacji jest napisane, tak jak tutaj widzicie, nie ma nawet informacji, czy to jest dźwięk mono czy stereo, jakie idzie przez to urządzenie. Każdy może sobie myśleć przy zakupie takiego urządzenia, że no stereo na 100%. I tutaj was rozczaruję. Niestety to urządzenie wysyła dźwięk mono. Byłem po prostu zszokowany. Były testy z YouTube, tam gdzie gra lewy kanał, prawy kanał. Zawsze mono szło. Także i to było testowane na kablach stereo. Także tutaj się bardzo zawiodłem. Także to będzie też jakby informacja dla was, żebyście uważali na to urządzonko, bo jak mówię, ono ma dźwięk mono. Nawet napisałem gdzieś tam komentarz, że to idzie z tego dźwięk mono. Nie wiem dlaczego, czy było uszkodzone, czy jest uszkodzone, czy po prostu chip, który w tym siedzi, układ cały scalony jest w takiej wersji, że nie obsługuje stereo. Tutaj jeszcze wam pokażę opis. Tu mamy przycisk też. Był taki jack faktycznie razem z kablem. Powiem tak, jeden plus tego urządzenia jest taki, że łącząc to z telefonem, właśnie tutaj macie mikrofon i może to służyć jako taki zestaw bezprzewodowy do prowadzenia rozmów. Widzicie, macie tutaj, chyba tym przyciskiem nawet się odbiera rozmowy. Pokazane, jak można to wykorzystać w samochodzie, podłączając do radia samochodowego. I wiadomo, że jak mamy słuchawki założone na uszy, no to wtedy odbieramy rozmowę, ręce na kierownicy i sobie rozmawiamy, tak? Tylko że dźwięk leci akurat w mono. Jeżeli chodzi o rozmowę telefoniczną, no to już nie ma takiego wpływu stereo czy mono. Dobra, to jest to pierwsze urządzenie. One kosztuje 7 zł, no także bardzo tanio. Drugie, które kupiłem dlatego, że to miało mono, a ja chciałem muzyki słuchać w stereo, był ten odbiornik, już troszeczkę droższy, nawet 2 razy droższy. Tutaj mamy różne wersje: 14 zł, wersja Bluetooth 5.0, 3 w jednym, 2 w jednym. Aha, dobra, że ma tylko jedno, to dobra, rozumiem. I biały kolor. Ja zamówiłem oczywiście TX i RX. Także to jest 2 złote więcej, ale o wiele większa funkcjonalność tego. No i tutaj mamy, tak jak już piszę, zobaczmy sobie specyfikacja, jaką on podaje. Wersja 5.0, dwa tryby, transmitter i receiver. Tak się przedstawia w opcjach Bluetooth, jak go wyszukamy. Pakiet, tak, 5.0. PC transmitter, no w sumie nawet on działa tak o, jako transmitter, receiver i możemy podłączyć go pod USB
w laptopie czy tam w komputerze. I wtedy to jest jakby taka karta Bluetooth. TV, 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 a nie ma napisane nawet, czy ma ten tego EDR-a, czy jakoś tak. Nie, jest. Dlatego on był plus 5.0 plus EDR chip. No to już jest naprawdę fajne urządzonko. I powiem wam, że jestem z niego bardzo, bardzo zadowolony. Podłączyłem sobie do powerbanka to i słucham sobie muzyczki w pracy na hali produkcyjnej już, nie wiem, z około prawie miesiąc czasu. I chyba z powerbanka mi zostało zużyte gdzieś, nie wiem, może 20-30% baterii z powerbanka, czy nawet mniej. Także to jest naprawdę, bardzo mało prądziku pobiera. Polecam to, bo ma właśnie trzy tryby, można podpiąć to pod telewizor, który na przykład nie ma Bluetooth i wtedy z telewizora możemy sobie wysyłać dźwięk na jakieś słuchawki bezprzewodowe. To jest taka właśnie fajna opcja, że właśnie ma tutaj te TX i RX-a. Dobra, a teraz sobie zobaczmy na widok z kamerki. Ja te urządzenia już rozebrałem, żeby wam pokazać, jak one wyglądają w środku. Także to jest pierwsze urządzenie, te Bluetooth, które właśnie jest w mono. I ono ma coś takiego, taką płytkę. Tutaj mamy mikrofon właśnie do prowadzenia tych rozmów. I to jest o tyle fajne. Tutaj mamy taki malutki akumulatorek. Gniazdo niby jest stereo, chociaż nie wiem do końca, bo są trzy piny, czyli masa, lewy, prawy, ale dźwięk idzie i tak mono. Także tu jest lipa. Potem zobaczymy pod mikroskopem, jaki to jest chip dokładnie tutaj, czy ten układ scalony. I mamy przycisk, który jak naciśniemy. Teraz będzie lepiej widać. Chyba już nawet jest bateria rozwalona. Strasznie lipne są te akumulatorki, naprawdę. Miałem w słuchawkach chyba jeszcze o połowę mniejszy. No i też padł. I ten też chyba tutaj już padł. Odjada się. Zaświeci, zgaśnie. I koniec. A powinna mrugać. Także tutaj już akumulatorek zaliczył zonka prawdopodobnie. Chociaż go ładowałem wczoraj z 4 godziny przynajmniej. I drugim urządzeniem jest właśnie ten odbiornik i nadajnik. Jeszcze PC, opcja, laptop. I tu też mamy układ tej samej firmy JL. Do tego zaraz dojdziemy, powiem wam, o co chodzi. Antenę widać tutaj. Zasięg naprawdę, chodzę w tym po całej hali, a hala ma przynajmniej więcej niż na pewno 50 metrów. Chociaż może nie, chociaż ma może około coś 50 do 70 metrów. Ale mam na całej hali zasięg do głównej bramy. Mi łapie już poza bramą, już traci sygnał. Tutaj nie mamy niestety mikrofonu, czyli rozmów z telefonu nie wiem, czy da się odebrać. Nie próbowałem, chociaż mam słuchawki z mikrofonem. Musiałbym kiedyś zrobić taki mały teścik, czy na tym będę mógł odbierać połączenia telefoniczne. Jeżeli mógłbym, no to wtedy będzie naprawdę super sprawa. Tak wygląda cały ten układ. No, włączył mi się jeszcze co, alarm zamknij. I teraz przełączmy się pod mikroskop. A mikroskop sobie teraz zrobiłem tak, troszeczkę ulepszyłem, że tutaj sobie już przykleiłem do tego aparatu tym klejem czarnym, który wam pokazywałem wcześniej w filmiku. Żadnych taśm. Dokładnie chodzi o te miejsce tutaj. Elegancko siedzi. Także jest super teraz. Trzyma się. No i różnica pomiędzy kamerką internetową, a kamerką z aparatu cyfrowego jest po prostu kolosalna.
że tak powiem. Ja się już przyłączyłem. Najpierw sobie rzućmy ten układ mono. Zobaczymy go dokładniej. Jak widzimy, mamy tutaj ten układzik AC1850E8U085-9A0 JL. Tutaj mamy mikrofon, który właśnie pozwala między innymi na te rozmowy telefoniczne. Takie mikrofony są dosyć czułe. Przycisk. Widać, że troszeczkę to jest tak, powiedzmy, mam sobie oświetlenie tutaj. Tak jakby to ręcznie lutowali Chińczyki. Chociaż wątpię, żeby tyle elementów ręcznie natrzaskać tego tam nie wiadomo w ilu sztukach. Kwarc. Od drugiej strony mamy ten akumulator. Mikro USB. Nie chcę pokazywać moich pazurów, bo sorry, bo mam brudne, bo pracuję na produkcji. Bo będę musiał sobie... W ogóle myślałem nad sposobem, jak szybko doczyścić pazury. Brudne paznokcie. Wezmę do tego celu starą szczoteczkę do zębów i szczoteczką do zębów. Bawię się. Zamiast takiej normalnej, dużej szczoteczki jakiejś, bo nie mam. Dobra, teraz drugi układ. Ten w stereo. I tu już mamy jego nazwę troszeczkę inną. AS19A5-24209-25A4. Dajmy sobie na samym środku, potem zrobię screenshota i wrzucę jako miniaturkę. I tu też mamy kwarca 24. Widać, że to jest tak polutowane, tak. Taki zawsze dziwny ma kolor tacyna, taki jaskrawy. Strasznie. Tutaj układzik. Będzie lepiej widać. Dioda, gdzie tu była dioda? Tu są dwie diody. Które są. Też tak polutowane jak inne tutaj elementy. Tu mamy ten przełącznik. Gniazdo słuchawkowe jedno i drugie. Jedno jest do odbioru, drugie do wyjścia. Wejście, wyjście. Czyli to jedno możemy sobie pod telewizor tam podłączyć i dźwięk z telewizora będzie nam szedł. Tak to wygląda. No, niezbyt skomplikowane. Najważniejszym sercem tego układu jest właśnie to coś. I teraz tak, przełączmy się na Firefoxa, ja wam pokażę, co znalazłem w internecie. Taką stronkę gdzieś tutaj. Tak, to było tu, czy tu? Nie, to jest inna jakaś stronka. Tutaj po prostu tłumaczą, jakie są elementy. I tak dalej, gdzie to ja miałem? O, jest tutaj. Tutaj właśnie na jakiejś takiej ruskiej stronce znalazłem informację na temat tych układów JL, kto to w ogóle je produkuje i tutaj napisane jest, że to jest chińska firma, która się nazywa Zhuyang Liyu Technology, czy jakoś tak. No i oni produkują właśnie wszelkiego rodzaju mikroukłady, procesory do wszystkiego w praktyce, rejestratorów do telefonów, odtwarzaczy miodu. Tego nie wiem, co to przetłumaczył. Sprzęt i tak dalej. Czyli jak już wiemy, to jest chińska firma, która właśnie naparza te układy i na AliExpressie jest pewnie tysiące
urządzeń z ich układami. No i tutaj jest po prostu jakaś taka rozkmina tego wszystkiego, jakie tam są różne wersje tych układów. I podejrzewam właśnie, że ten układ w tym Bluetooth, którym jest mono, jest po prostu starszy i on praktycznie jakby bardziej ma zastosowanie do tego, że pod kątem rozmów telefonicznych i dlatego jest właśnie ten dźwięk w mono. A ten drugi już wiadomo, jak podłączamy pod telewizor, pod laptopa i pod urządzenia jakieś takie, które mają też Bluetooth, no to już raczej stereo powinien dźwięk iść i dlatego ma stereo. Chociaż powiem wam, że szkoda, że tam to nie ma w stereo, bo wtedy no wiadomo, akumulatorek jest. Chociaż wiadomo, jak on już działa, tak jak wam powiedziałem. Nie wiem, jak jest, czy są jakieś ciekawe zamienniki, takie małe, jak ktoś by wiedział. Gdzie można by kupić coś, też takie małe akumulatorki, ale dobrej jakości, które po prostu można by włożyć i będą lepsze niż te chińskie, które pakują gdzieś tam w fabrykach do urządzeń. Bo ten już, jak widzieliście, padł. No nie chce się włączyć, tak? Nie wiem, z czego oni go tam zrobili. Nie będę go rozwalał, bo jeszcze coś się złego stanie. Można się wtedy uszkodzić, poparzyć i tak dalej. No i to jest rozkmina, jakie tam mają te układy różne funkcje. Są też z kartami SD takie układy, takie urządzonka Bluetooth. Także jest sporo, sporo tego, w szczególności na AliExpressie. No i to chyba tyle. Poznaliśmy wygląd, mniej więcej jak to działa. Kto jest producentem tych układów i co, i chyba więcej już tutaj nie powiem na ten temat. Tak, na tym zakończymy. Można sobie poszukać jeszcze w Google, jest, zobaczcie, jak pisałem tylko początek tego układu, to wyskoczyło mnóstwo informacji, zdjęć, gdzie są takie układy pakowane, też do jakichś urządzeń Bluetooth. Tutaj też mamy coś, nawet MP3. Do MP3 to wkładają. Także zastosowań jest, jak tutaj widać, bardzo dużo. No. I też jest jeszcze chyba inny jakiś producent podobnych takich układów do Bluetooth. Gdzieś tam było napisane. Ale jest tego sporo, 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 sporo. No tutaj widzę nawet chyba ładowarkę chińską, podróbkę jakąś. Podobno jest jedna z lepszych, właśnie ta, co wam tutaj tak przy okazji pokazuję, Litokala. No. I to by było na tyle. Jeżeli na koniec wam powiem tak, nie kupujcie tego. Chyba że chcecie mieć jakiś taki tani interfejs do prowadzenia rozmów w samochodzie, wtedy to może się zdać. Tylko jak tutaj jest słaby akumulatorek, od razu wam mówię, niby Bluetooth 5.0. Tutaj ten odbiornik i nadajnik Bluetooth jest zarąbisty, mam go, bardzo malutko prądu pobiera. Także jest wersja ekonomiczna, że tak się wyrażę. I go polecam. Za 15 zł to jest naprawdę tak tanio, że... Plus wysyłka oczywiście. Wysyłka do Polski jest już śledzona. Śledź, śledź, śledź. Od 5 zł. Tak, za 5 zł mamy śledzenie. Tylko to bym wam polecał zaznaczyć, bo jeżeli wybierzecie te, to liczcie się z tym, że to może wam zaginąć w tajemniczych okolicznościach. Także ja już żadnej przesyłki z AliExpressa nie biorę bez śledzenia. Nawet jeżeli kosztuje 3 zł, czy tam 4. I na tym zakończę filmik. Jak macie jakieś pytania albo swoje uwagi, piszcie w komentarzach. Pozdrawiam, trzymajcie się.